kurwa uczyła, co ja mam powiedzieć. Bo naprawdę za daleko to idzie. Pan wychodzi i pan mówi, gigantyczny przekręt, kłamstwo, proszę ważyć słowa. Ja nie pozwolę obrażać prezesów spółek i nie pozwolę obrażać także Ostrowskiego Sportu. Bo gdzie te przekręty są? Panie przewodniczący, ja naprawdę bardzo proszę, bo ja rozumiem, że jest demokracja i każdy ma prawo wystąpić, ale niech każdy waży słowa. Dziękuję bardzo. Panie prezydent, mnie jest trudno zaapelować, aby każdy ważył słowa i każdy odpowiada za swoje słowo, które wypowiedział. Jeżeli pan Jux wypowiedział o jakimś gigantycznym przekręcie, to już to powiedział, to ja mu nie każę tego cofnąć, bo ja nie mam pojęcia. Jeżeli pan Jux powiedział, że pan prezes kłamie, to bierze za to odpowiedzialność, bo ja nie wiem, czy pan prezes kłamie, czy nie kłamie. To jest wyłącznie sprawa Juxa i pana Juxa i odpowiedzialności za jego słowo. Jeżeli ktoś się czuje dotknięty, ma prawo skierować sprawę na odpowiednie tory, na drogę sądową. Bardzo proszę, pan. I później pani tam z tyłu. Tak. Kurwa uczyła, co ja mam powiedzieć. Marek Gardziszewski, dziennikarz. Drodzy państwo, podobnie jak pani radna, otrzymałem sygnały od zszokowanych mieszkańców wypowiedzią pana przewodniczącego Lecha Topolana. Zanim zacytuję, przypomnę, że padła ona po wystąpieniu pana Juxa, a konkretnie po uwagach pani prezydent skierowanych właśnie do pana przewodniczącego Lecha Topolana. I wtedy padły słowa słyszalne w transmisji telewizyjnej. Nie będzie mnie kur uczyła, co mam mówić. Chciałem pana przewodniczącego Lecha Topolana, korzystając z tego, no, że te słowa jednak padły i są nagrane, o ustosunkowanie się do nich i wydaje mi się, że wypada przeprosić mieszkańców Ostrowa Wielkopolskiego za tak wulgarne określenie w kontekście pani prezydent. Dziękuję. Ja naprawdę nie przypominam sobie, abym takie słowa powiedział. I jeżeli takie słowo się wyrwało, to przepraszam.